Dobra, moi drodzy, gram na stojąco, żeby ten, bo mnie brzuszek boli dzisiaj bardzo i nie mogę siedzieć za bardzo. To robimy tak. Kto to tam pozdrowił jeszcze? Pozdrawiam, kiedy Gotik. Doktorek, zostałeś pozdrowiony, znaczy zostało wykupione pozdrowienie od doktorka dla kiedy Gotik. No, jak będzie, to będzie, no. Jak będzie, to będzie. Dobra, lecimy, słuchajcie. Lecimy z tematem. Znajdzie się tutaj ktoś, kto rysuje? No pewnie tak! Pewnie się znajdzie ktoś. Pewnie się tutaj ktoś znajdzie. No nie, no jeszcze głos ktoś zmienił. No dobra, to muszę zmienić. Halo? O! Teraz mam taki dźwięk. Dobra, kim gramy? Murlokiem? Odkryj lunomroczną nagrodę. Spętanie. Dobra, Murlok, bo on wtedy, gdy sprzedasz Murloka, daj Murloka. Albo nie, w ten zagram. Nie chcę Murloka. Nie chcę Murloka, da Biletusa se zagram. Lunomroczna nagroda, zobaczymy, kim zagramy. Dobra, i teraz tak. Kto go mamy? Żywiołaków i bestii nie ma. Czyli mechy, piraci. No to ciekawe, co to jest. Co to jest? Mecha bym wziął. Mechy z boskimi tarczami. A może na piratów zagramy? Nie, mecha wezmę. Może nie jest to najsilniejszy. Mecha wezmę jednak. Ale da z siebie wszystko. Wiem, MK. Trzeba by było w innej turze to zrobić. Dobra, ja już wyłączyłem ten dźwięk, bo denerwuje to ludzi. Już minuta była. Dobra, upgrade'ujemy. Czat! Możemy się dogadać tak, że podczas grania, jak ja stoję i tak już stoję, to możemy robić tak, że co jedną turę robię jakąś aktywność, tylko taką bez przysiadów i skoków. Na przykład obracam się. Siup. A nie, czy da się tak? Dobra, tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Aktywność, klepnięcie w gniazdko. No, graj pan. Pajacyki? Nie mogę teraz skakać, wiesz? Po jedzonku to daj spokój. To się nie godzi. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Dobra. No teraz albo bierzemy mikromumię, albo rolujemy w poszukiwaniu innego mecha. Weźmiemy mikromumię, rolujemy. I rolujemy. I tyle. Co jest? Nie można odebrać śmiechu Makłowicza? Tylko nie. A nie wiem, bo jest chyba tylko kilka śmiechów na live'a całego można odebrać, wiesz? Ja muszę to zmienić. Bo wy bardzo często to odbieraliście. Ojoj, dobra. Daj stonikowi drop 2, twoje następne odświeżenie 0. O! Zawsze będą 0 kosztować odświeżania? Nie. Czekaj. Jak to działa?
kurwa, same mechy. No ale odświeżenia! A nie odświeżenie. To jak to, co to znaczy odświeżenia? Aha, twoje trzy! Jezus Maria, dobra, sorry. Sorry, się pomyliłem. Naprawdę dobrze ci idzie. I'm so sorry. I'm so sorry, my friends. Jak na małego robota potrafię nieźle przywalić. Byczku. Tylko pytanie, co jest lepsze? To? Czy może łazik? Magnetyzm, czy jednak łazik? Może, nie wiem. No bo łazik jakby zbufować na później, to by przyjmował kolejne szoty, ale to by musiał też wzmocnić. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy sobie tego gościa. Zrobimy tak. Te mechy oczywiście fryzujemy, bo one są hitem sezonu. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Użyj tych kości. No niekoniecznie zawsze są potrzebni, nie? Co to jest? Uter jakiś? Nie. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. Gdyby sprzedać tego ciulatego mecha i coś lepszego znaleźć. Tego. Zdecydowanie. Chociaż... Dobra, fryzujemy ich może. Ja ich sfryzuję, bo ja nie chcę sprzedawać. Oni mi się wszyscy przydadzą. Tych dwóch wezmę. Dobra. Czy hemoroidy mnie złapały? Nie, po prostu... tak się lepiej czuję. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No już zaczęło waliu ściągać. Nie jest to najsilniejszy. Bierzemy od razu tą? Da z siebie wszystko. Nie, nie. Dobra, teraz jest pytanie. Pytanie tylko, jak ja chcę ich ułożyć. Czy oni powinni być na zmianę? Tak? Dobra, graj. Nie no, ja muszę tarczę mieć pierw. Tych DS, żeby jak najlepiej zaatakowali najszybciej. No to może coś takiego zrobimy. Zobaczymy, jak buffy pójdą. Patrzcie, jak buffy idą. Pa. No, niefortunnie trochę, ale...
Eltuzat i tak idzie. Naprawdę dobrze ci idzie. Odkis stonika ze składu ostatniego przeciwnika to nie. Otrzymujesz 1 sztuk złota w tej turze. Na koniec tury cofnij te karty do twojej ręki. Zastąp wszystkich stoników w karczmie boba stonikami z karczmy wyższego poziomu. To wolę to i jakiegoś gościa, co ma mecha. Bo tam są jeszcze jacyś z mechem. Dobra, upgrade'ujemy. Rolujemy. Mikrobot wziąłbym. Wezmę na później. Solidny strategiczny wybór. To już mam złotego. Dobra, no to niech tak zostanie. Zobaczymy. Moneta najlepsza była. Pierwszy raz gram tą postacią. Wstęp tylko dla prawdziwych. Tylko prawdziwym facetom. Powinno być wstęp tylko dla prawdziwych facetów. Rozpęd! Jesteś wspaniałym człowiekiem. Mówiłem ci to już kiedyś? Wspaniałym człowiekiem. Jesteś cudownym. Corsair Polska i Elgato. Cudowny jesteś. Proszę, nie stresuj mnie. Lekarz mi powiedział, że mam się nie stresować, bo to też wpływa na wrzody. Na jakieś te rzeczy z żołądkiem. Już wszystko dobrze. Ale zobacz sobie rozpęd, jak fajnie by wyglądało, gdyby te LEDy od góry też były. Tu teraz z tej perspektywy na stojąco. To by było podświetlone. No, weź pod uwagę to. O, ale siadło. Winek. Muszę już iść. A, to szkoda wielka, że musisz już iść. Naprawdę dobrze ci idzie. To wielka szkoda, wiesz? Czekaj, co on miał tam ten ostatni? Z kim walczyliśmy? On miał mechy? Nie, on miał smoki. Wybrałbym dokładnie tak samo. No i co z tego, moi drodzy? Jajo jest mechem. Studio Jajo. Dobra, sprzedajemy frajera. Sprzedam tego. Tych już nie potrzebujemy. Dajemy Jajo. O. No ja nie będę grał na okrzyki bojowe. To mogę sfrizować. Dobra, niech może kogoś zabije. Nie wiem, zobaczymy, może kogoś zabije, może nikogoś za nie zabije. Pomyślimy. O! O, smoka dostałem, zajebiście. No i Jajo wygrało, Bajo Jajo, moi drodzy. Bajo Jajo, wygrane. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, sprzedajmy tak. Weźmiemy tego. Tego sprzedajemy.
super. Wiem, że kusicie. Systemy obronne włączone. On miał mechy? Dobra. No to, że miał mechy. Weźmiemy tego mecha. Damy sobie... Nie, on musi być później. Coś takiego? Nie, no tak. Zabezpieczenia wyłączone. Coś takiego bym zrobił. Serwomechanizmy żniwne włączone. Dożynka 4000, ta. Dawaj. Ciul i elegancko. Tak jest, tak jest. Dobrze! Ale go cisnę, o Jezu! Ale go jadę, patrzcie! Ale go ciśniemy, moi drodzy! Ale jazda! Jak zdobywa się węgiel? Trzeba kupić tonę! Patrz, chyba go zabijamy nawet w tej turze, patrzcie! Siul za 24, na raz! Nieźle sobie radzisz, oby tak dalej! No musimy trójkę znaleźć, słuchajcie. One są z trzeciego poziomu. To nam naprawdę strasznie blokuje. O, już to. I tego też by trzeba było kupić, nie? O, masz trójkę. Oto i twoja nagroda. Okej, prowokacje. Dostaną buffa. Podąża za mroźnym wiatrem. On jest gówniany, bo ja bym na przykład wziął, sprzedał do dożynkarza, wziął go tutaj na koniec, żeby się bufował. Chociaż może nie. Chociaż po prostu jajo może dorzucimy i tyle. No dobra. No śmiało, wynajmij. Nie wiem, czy z łazikiem nie chcemy czegoś zrobić. Dobra. Zobaczymy. A ile on teraz bufuje? Plus 4, plus 4. O kurwa, on sam sobie wziął bufa. O nie, piraci atakują. I ciul, ładnie! Cudownie! O, prawe oczko na pierwszym miejscu z takim deckiem. Ale żeby go roz... Ty, ile on dostanie? Patrzcie to! Ja go nie zabijam? Nie, 20 coś. Ciul na ryj. Dlaczego stary stoi? Wiesz co, rozpęd? Przez to badanie jeszcze przez kilka dni może mnie brzuch boleć po jedzeniu. Jak stoję, to mnie nie boli. O, to jest lepsze. Daj przez nią boską tarczę. A może dożynkasz i boska tarcza? Co wy na to? Albo... Nie, no chyba ice block, co? Bo przynajmniej jesteśmy w stanie przeżyć jedną ten... Jak myślicie? Dożynkasz czy ice block? Ice block pozwala nam przeżyć. Jedną turę, jak dostaniemy w dupę. Ja biorę ice block. Nie no, szukam trójki, czat. Szukamy trójki. No to są fajne. No ale to do zbufowania, no ale... Mam. Dobrze kombinujesz. Murloki. Dobra, weźmiemy takie świństwo. Sprzedamy go i upgrade'ujemy. Walczę z jakimś chłopem na dole. Nie wiem, czy potrzebuje pełny stół. Sprzedajemy go i upgrade. Nie, to lepiej coś kupić. O. Tego se wezmę, żeby zbufować resztę.
Tego se wezmę, żeby jeszcze przerolować. Nic nie ma, więc dajemy tego. O. Przydałaby się większa łajpa. Dobra tam. Albo ten, żeby waliu ściągnął. Tak zrobimy, o. No to zobaczymy, czy się wyda. Dożynkarz jest boską tarczą, jak widzicie. Dobra. Spełnił swoją rolę. Dobra. O, losowego dostaliśmy. Ten, co jak złotych jest. Dobra, okej. On ma dwóch dożynkarzy. No ładnie poleciał. Ciekawe, co daje wzmocniony dożynkarz. Cokolwiek daje niż... O nie, co... O nie, dożynkarza jeszcze przyzwie. Dwóch nawet. Dobra, jeden dostał. Fuck. Okej. No nie, on zwyciężył tą walkę. Wiecie przez kogo? Przez dożynkarzy, no. Przez dożynkarzy. Dobra, lecimy. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Upgrade. O tak. Upgrade z dożynkarzem. Zastanawiam się, czy tego nie wziąć. Odbicio bota sobie. Sprzedam jeszcze tego gówniaka. I teraz nie wiem, czy sobie wziąć odbicio bota. Czy szukamy jednak może trójki do jaja? Walczę z tym. Nie wiem, co on tam miał. Miał piratów? Nie. Dobra, biorę to. I roll. Buff. Dobra. Nie, nie zdążyłem. Dobra. Aha, mocarze. Dobra, dobra, już, już. No i leży. Siul na ryj. Dobrze. Siul. Kurde, ten 80 nas chyba zmasakruje, co? Nie. Robimy go. Ta. Dokładnie, tak o. Dobra, Kertuzat teraz. Mamy Studio Jajo. Nie upgrade'ujemy, bierzemy Studio Jajo. Dożynkarz kolejny, zajebiście. Dobra, to co? Lecimy dalej, nie? Bomba, już za późno jest na bombę. Wynajmij rekruta, póki możesz. Zostawiłbym to na następną turę. W ogóle bym zostawił taki stół, chyba. Chyba nie padniemy, nie? Chociaż kurwa, nie wiem za kogo to jest Keltuza, za tego na czwórce. Zachowam ich na później. Ice bloka mam. Dobra, nie wyrzucam ich, żeby było wolne miejsce na stole. Zobaczymy. A, to jest ten pirat, okej. Okay. Ładnie. Super. Słabi piraci dostali się. Super, super.
Dobra. To teraz kupujemy tego, co może ulepszyć nam taunty. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra, kupujemy tego. Mamy tak. No dobra. Podążam za mrownym wiatrem. Kurde. Dęby się przydał. No dobra, i teraz jest pytanie. Czy chcemy dać dożynkarza, czy chcemy dać truciznę? On miał chyba smoki jakieś, nie? I one strzelały i boskie tarcze nam ściągały. Więc trucizna... Chyba, że obu, tak? Czyli wywalamy frajera. Dobra. Dorzucamy do dożynkarza. Ale trucizna gdzieś tutaj będzie. Po środku. Coś takiego. Robimy. No nie wiem, no życzcie mi powodzenia. No albo się uda, albo się nie uda. Są dwa uda. Zginąć nie zginęliśmy, bo mamy ice bloka. 136, traf i dawaj, trucizna, kurwa mać! Dobrze! Walony na łeb! Tak jest! Tak jest! O! No i dobrze.